Cześć, nazywam się Piotr Kośka i zapraszam Cię do kursu, w którym pokażę Ci podstawy Amazon AWS. Jest to chmura publiczna cloud, którą możesz dostosować do własnych potrzeb. Jeżeli nie miałeś doświadczenia i nigdy nie korzystałeś z chmury Amazona, to zapraszam Cię serdecznie do tego kursu. Będzie on idealnym kursem, jeżeli chcesz poznać tą platformę, zobaczyć jak ona działa i myślisz o przyszłościowo pracy dalej z tą platformą. W kursie tym omówimy podstawy zakładania konta, zobaczysz jak założyć darmowe konto Free Tier, potem przejdziemy do zarządzania naszymi tożsamościami, jeżeli chodzi o nas AWS Management Console, porozmawiamy sobie o module IAM i dodamy sobie użytkowników, skonfigurujemy autoryzację dwuetapową oraz zabezpieczymy swoje konto rootowe. Porozmawiamy też o sieciach, czyli jak tworzyć sieci w naszej strukturze cloudowej. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ bez tych sieci, bez skonfigurowania ich prawidłowo, nie będziesz mógł korzystać z zasobów. Czyli dowiesz się, czym są VPC, Internet Gateway, subnety, Network Access Control, Security Group czy Routing Tables. Potem utworzymy wspólnie maszyny wirtualne, które w tej platformie zwią się EC2. Zobaczysz jak z nich korzystać, jak podłączać do nich storage, jak wybierać odpowiednią wersję systemu. Zobaczysz co to jest S3 bucket i do czego można go wykorzystać. Stworzymy też bazę danych, którą w tym przypadku podłączymy do naszej EC2. A EC2 to nic innego jak maszyna wirtualna. Ale pewnie zadasz tutaj pytanie, bazę danych, udostępnimy ją publicznie? Nie, stworzymy prywatną sieć, która będzie zabezpieczona i da dostęp do bazy danych tylko tej wskazanej EC2. Oczywiście porozmawiamy sobie jeszcze o innych systemach, takich jak notyfikacje, monitoringu czy management tools, ale też o load balancerze czy autoscalingu, który w tym przypadku może zagwarantować nam wysokość dostępność naszych usług. I porozmawiamy sobie na zakończenie też o Route 53, czyli tak zwanym DNS-ie działającym w AWS oraz o funkcjach lambda. Te i wiele innych praktycznych przykładów będą wzbogacone o teorię, którą niestety będziemy musieli poruszyć, ale będzie ona w minimalnym czasie i ograniczona do samych podstaw, tak żeby zrozumieć koncepcję działania chmury. Każda teoria będzie poprzedzona i pokazana różnymi przykładami, tak żebyś mógł też sobie przetrenować wszelkie konfiguracje swojej chmury. Oczywiście pokażę Ci też jak skonfigurować konto darmowe, czyli tak zwane Free Tier, które da Ci możliwość korzystania z tej chmury podczas właśnie ćwiczenia i wykonywania tego kursu. Ja, tak jak wspomniałem, nazywam się Piotr Kośka. Jeżeli chodzi o środowiska Linuxowe i Windowsowe oraz rozwiązania chmurowe, mam już doświadczenie ogólnie 12 lat. Z AWS-em pracuję codziennie jako system administrator i DevOps w firmie Huge Games, a więc tyle o mnie. Jeżeli będziesz chciał więcej się dowiedzieć, to zapraszam Cię do LinkedIn i oczywiście zapraszam Cię do wspólnej nauki.